Siemanemaneczko. Cześć, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla was kolejny już odcinek z gry Happy Wheels. Wiem, że to jest wasza ulubiona gra, a zarazem moja ulubiona gra, więc zaczynajmy! Pierwsza mapka na dzisiaj, czyli Test Your Luck, czyli testuj swoje strzęśnie. Czyli lata kulka na górze i my musimy tak ją spuścić, aby trafiła w win, nie w luz, tylko w win. Są trzy winy i aż 5 luzów, więc jest większe prawdopodobieństwo, że damy luz, ale zobaczymy, zobaczymy, czy mamy szczęście. 3, 4 i tutaj spadnij. Dobra, jeszcze raz. Tutaj. Nie, znowu, chociaż... Jest! Udało się. Kolejna łapka Rope Swing XL, czyli wielki Rope Swing. Jak wiemy, w tym jesteśmy akurat dobrzy. Chyba. Przynajmniej byliśmy kiedyś. Nie! Łup! Okej. Co teraz? Głowa nam utknęła! Dobra, i teraz trzymamy się tutaj. Łup, pięknie. Tylko czy uda nam się tam dojść? Pięknie. Czy to już jest koniec? Chyba nie. Złapiemy się tej linii. Uuu! Co tu trzeba zrobić? What the fuck? Czy się uda? Bo na razie tak średnio nam idzie. Jakie pikołki. Opa! Dobra, dawaj. U, jest! Udało się prawie! Dawaj. Brawo! Udało się. Super to było. Tylko, że nie mieliśmy rąk ani nóg. Ale daliśmy radę. Dobra, i w końcu to, co ja lubię najbardziej, czyli Pogo Challenge 2. Dobra. Łop. Szpagatem, ale niestety nie udało się. No, patrzcie teraz. No, no. Fuck. Patrz, jest, jest. Brawo. No i tak się gra w te gry. Pogoman, ja jestem mistrzem Pogomanów. Więc jeżeli jestem mistrzem Pogomanów, to z tym sobie tym bardziej poradzę. Tutaj jesteśmy bad, ale już prawie jesteśmy ok. Tylko nie wiem, co te kuleczki robią, czy one chyba nie istnieją, nie? Tylko są takie narysowane. No na głowie się zahacz. Uop. Dobra, wyszło. Awesome, you made it through the first round. Jestem kurwa pro. Tutaj będę. Jest, patrzcie! Woo! Jeszcze jednego i brawo! Trochę nam to zajęło, ale ole ole, jesteśmy kurczę najlepsi w to. 3D Adventure jest bardzo ładnie i bardzo kolorowo, ale ciekawe, o co tu chodzi. Dobra, pierwszą przeszkodę ominęliśmy dość gładko. Co to za znaki zapytania? Tu trzeba stanąć. No nie! Dobra. Chyba się uda. Czy ja mogę teraz przejechać? Szybko! Dobra. No nie! Wiedziałem, ale za późno się zatrzymałem. Ale mnie odepchnęło i czapkę straciłem. Szybko. O, teraz pięknie. Teraz tu nas wystrzeliwuje. Jedziemy dalej, tu uderzamy w ścianę, zatrzymujemy się na tym i po prostu stoimy. Stoimy. Okej, to się łączy i już jest koniec. Brawo! Kurczę, tyle w to grałem. 12 minut mi to zajęło, bo cały czas topiałem. Masakra. Harpoon Run. Mapka wygląda naprawdę świetnie i co? I musimy po prostu jechać jak najszybciej przez harpuny strzelające do nas spod spodu i co się stanie na końcu? Jest! 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 To co? Kolejny test your luck. Czerwony kwadracik na dole to jest harpun wystrzeliwuje. Zielony to mamy piłeczkę, a do białego musimy trafić, żeby wygrać. Rzuciliśmy gdzieś w ko... Czy się uda? Uda się! Jest! Kolejne pogo, czyli pogo champs, czyli to chyba nawet jest tego samego level co poprzedni, bo wyglądał bardzo podobnie. First try, za pierwszym razem. Dobra, rozpędzamy się. Pięknie. Tak miało być. Dobra, próbujemy raz jeszcze. O, bardzo ładnie. Okej.
Uda się! Czemu krew leci jakaś brzydka taka? Boss! Jest! Kolejna mapka Death Ball Neon, czyli jesteśmy w takiej kuli, w której musimy przeżyć do końca. I na razie jest nam dobrze. Ale to jest... fuck! Dziecko nam odpadło, a nam nogi odpadły. Tylko jak to zrobić, żeby przeżyć? Fuck! Udało się! Brawo! Mapka Impossible or Not, czyli możliwe czy niemożliwe. I przekonamy się. No jak na razie chyba niemożliwe, ale może teraz będzie możliwe. Chyba jest. Dobra ludziska, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się podobało, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli wam się nie podobało, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli wam się spodobało, to subskrybujcie mój kanał. A dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się.